Cześć, witajcie. Jak wiecie, w tym roku moje gospodarstwo dość prężnie się rozwinęło. Kilka nowych maszyn zostało zakupionych. Co za tym idzie, wszystkie maszyny praktycznie były pod Valtre. Sami wiecie, prawie wszystko nią robiłem. Deutsch nie wiem, czy w tym roku w ogóle zrobił 150 godzin. Może i zrobił, ale więcej to na pewno nie. Praktycznie robił tylko przy rozsiewaczu i przy zagrabiarce. No i przy opryskiwaczu teraz nowy, to dlatego właśnie klasem pryskałem, bo Deutsch już jest sprzedany, już nie jest nasz. Deutscha już nie ma. I przydałby się nowy ciągnik. Sami wiecie, rozglądaliśmy się za nowym ciągnikiem, żeby troszkę Valtre, że tak powiem, odciążyć, bo wszystkie siewniki, wszystkie cięższe prace i takie lżejsze z siewnikiem, to wszystko musiałem robić Valtrum, jednak Deutsch był przy mały do siewników. No i obok stoi nowy nabytek Fendt 724 Vario, najbogatsza wersja Profi Plus, ciągnik z nawigacją do 2 cm, nawigacja RTK, ciągnik 240 koni. Za chwilę otworzę maskę, pokażę wam, jak to się prezentuje pod maską. Silnik o pojemności 6 litrów, tam 6 z kawałkiem bodajże. Moc maksymalna 240 koni. Fendt, czyli taki wiodący ciągnik w zespole Akko, że tak powiem. No i tutaj pokrótce może mówię co i jak, chociaż to długo pewnie by zajęło. Tutaj mamy zestaw chłodnic. Dalej mamy wentylator, tutaj filtr powietrza. Tutaj mamy sprężarkę klimatyzacji. No tego boczku już nie będę tutaj ściągał. Tam u góry mamy zbiorniczek wyrównawczy. Tam mamy wlew oleju, filtr paliwa, ale to już mówię. Nie będę tutaj wszystkiego omawiał, bym musiał go tutaj bardziej rozebrać. Także przejdziemy dalej. Ciągnik z przednim tuzem prawdopodobnie będzie chodził w kosiarkach. To kiedy tam zechcę, to podpinam. Przedni tuz i WOM musi być. Tutaj mamy również jedną parę wyjść hydraulicznych. Gniazdo do świateł, no i sterowanie tutaj tym tuzem. Teraz opony. Opony Trelleborgi, już troszkę wyższa półka. 600 na 60. Tutaj mamy promień 30, z tyłu 710, 42 wysokie, bez obciążników w kołach. Troszkę może żałuję, że bez, troszkę by był bardziej dociążony. Głównie chodzi o wjeżdżanie na pryzmę. Zobaczymy, jak będzie wieże, jak nie, to najwyżej się dołoży, to nie jest problem. Koła dość naprawdę potężne, takie same jak w Valtrze. W Valtrze mamy takie same, zobaczę, wysokość też taka sama, tak. Identyczne jak w Valtrze, no tyle, że tutaj mamy obciążnik. Po 100 kg w kole siedzi, tutaj jeden obciążnik 50. Już jestem z tej strony. Tutaj mamy wlew do oleju hydraulicznego bodajże. I filtry. To filtr powrotny i wstępny. Zobaczcie, na specjalne życzenie. Również jest dołożona tutaj fanfara z tej strony, miały być na dachu dwie, ale to już pewnie fabrycznie by trzeba było zamawiać, no bo by tam musieli wiercić w dachu. To tutaj jest ładnie schowany, no i też na dachu to by można było gdzieś zaczepić. A tak tutaj schowany pod dachem, dwa koguty mamy LEDowe na dachu. Światła LEDowe oczywiście, tutaj wam przebitkę wstawię, jak to wygląda w nocy. Ale naprawdę, no jest jasno, tak jakby robił w dzień, no. Dużo dają, tutaj mamy firmy, te LEDy są firmy Hela. Także zaczniemy tutaj. Opowiem wam, jak to tutaj się prezentuje wszystko z tyłu. Tutaj mamy wlew do spryskiwaczy. Tutaj wyjścia do hamulców od pneumatyki. I tutaj mamy 3 pary wyjść hydraulicznych. Jedna z tej strony. Tutaj mamy łącznik hydrauliczny oczywiście, no to musi być.
Do orki to naprawdę sporo nam rzeczy ułatwia. Tutaj mamy właśnie podpięty łącznik pod jedną parę. I tak, tutaj mamy powrót. Wolny spływ i powrót. Tutaj wlew do oleju, do skrzyni. No, tutaj mamy światła. Tutaj mamy ten tak zwany LS, czyli pobieranie oleju wtedy, kiedy jest to potrzebne, dzięki czemu nie przegrzewa nam się olej. Pobieranie tego oleju następuje poprzez obciążenie maszyny. Tak, tutaj mamy gniazdo, dzięki któremu będzie nam się blokować ośka, na przykład w beczce. To będę musiał podpiąć pod hydraulikę i tam na terminalu ustawić, przy jakiej prędkości do przodu ma nam się blokować. To już widzicie, nie będę musiał ręcznie blokować beczki, no bo przyczepa i tak sama się tam z obusa blokuje. Zaczep górny, tutaj na dole mamy kulę. Tutaj możemy wyjąć i wsadzić też również zaczep dolny. Ramiona, udźwig bodajże tutaj jest w granicach 8,5 tony. Z przodu połowa tego, gdzieś tam okolicy chyba 4 ton. Tutaj też fajna opcja jest, że możemy te ramiona tutaj odblokować i podnieść się wyżej. Możemy je podnieść i na przykład do przyczepy nam tam nie przeszkadzają, nie zawadzają nam ani o przewody, ani o wałek. Aha, jeszcze tutaj mamy wyjście pod izobasa. I co, tutaj chyba z tyłu wszystko omówione. No na błotniku oczywiście, tutaj odłącznika, hydraulika, WOM, podnośnik. Tu też musi być już w standardzie, dobra. Tutaj gaśnica, no obowiązkowo, zbiornik paliwa. Tutaj wchodzi około 400 litrów. No i zbiornik AdBlue. Nie wiem, ale pewnie coś około 50 litrów. Tak mi się wydaje. No także tak to się prezentuje. Tak się ten fan prezentuje, no widzieliście go na testach również u mnie. Tutaj z przodu mamy też żarówki LEDowe. Ładnie nam oświetlają drogę i przy czym nie obślepiają nam kierowców. Są tak do dołu skierowane. I dobra, co tutaj więcej? Jeszcze wam porównam go z Fendem, bo ogólnie te 700-ki wydają się małe. Ale zobaczcie na Fenda i na Valtre. To praktycznie nie ma żadnej różnicy. A co więcej, to Fend jest troszkę wyższy. Ale wczoraj go tak ustawiłem obok z ciekawości. To tam nie wiem, może z tyle jest Valtra dłuższa. Około 20 cm jest dłuższa. W nim tak się wydaje, bo w nim siedzieć się wydaje, że się siedzi nisko i ten fend nie jest duży. Ale to porównać z Valtrą, ja mi się wydaje, że w Valtrze się siedzi wyżej, a to praktycznie jest to samo. To tylko takie złudzenie, a tu postawiłem obok i no praktycznie gabarytowo to jest to samo. Sami, dobra, wejdziemy do środka. Ciągnik jest, kabina jest amortyzowana pneumatycznie. Tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć. Ona jest na poduszkach, czyli już full wypas. No i miękka oś oczywiście. Także komfort jazdy tutaj będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dobra, zamkniemy. No i tak. Zaraz odpalę może tutaj terminal, to z grubsza opowiem co i jak. Troszkę kabina jest mniejsza niż w porównaniu z Valtrą. Bo strasznie w Valtrze jest z tyłu miejsca, a tutaj już tak dużo nie ma. W Valtrze to jeszcze mi dron za siedzenie wchodził. No widać, że w Valtrze jest troszkę ta kabina większa. Ale naprawdę widoczność, tutaj kabina jest na 5 słupkach. Ale widoczność naprawdę, tutaj mamy tą panoramiczną szybę, mi to się bardzo podoba. Tutaj z przodu wszystko widać ładnie. Dobra, na razie może omówię tutaj co i jak. Tutaj mamy hamulec postojowy. Tutaj ten rewers fendowski, ale to rzadko kto go używa. Tutaj kierunki, wycieraczki. Tutaj mamy sterowanie tym terminalem. No może odpalę. Znaczy tym wyświetlaczem. Tutaj mamy obroty wałka WOM z przodu i z tyłu.
Tutaj prędkość wentylatora nam pokazuje od klimatyzacji. Tutaj mamy temperaturę klimatyzacji, temperaturę na zewnątrz, ilość godzin przepracowanych. Tutaj mamy prędkość. Tutaj mamy poziom, nam pokazuje tutaj AdBlue. Tutaj sprężone powietrze. No i temperaturę silnika. No i poziom paliwa. Poziom oleju napędowego. Tak, tutaj mamy dotura, blokowanie oraz amortyzacja. Tutaj mamy spuszczanie ciśnienia z układu pneumatycznego, z układu hamulcowego, z przyczepy. Światła awaryjne, tutaj wszystkie oświetlenie, koguty. Oświetlenie z tyłu LED-owe, tutaj światła główne, wycieraczka, spryskiwacze. Tutaj nie muszę mówić co jak, tutaj jeszcze dywan dostaliśmy, ale na razie niech będzie, jeszcze tutaj pachnie nowością, niech będzie ta tektura, czy nawet folia na siedzeniu, na razie niech będzie, po co ma się niszczyć. Później z czasem w ciepłe dni, pewnie w przyszłym roku się zdejmie. Tutaj mamy fotel pasażera, tutaj taki schowek, tutaj też możemy coś schować, tutaj zabezpieczyć fajnie, tutaj klimatyzowany schowek. Szkoda, że lodówki nie ma jak walczy. No i subwoofera. To przede wszystkim. Tutaj też, zobaczcie, mamy taki schowek. Tutaj to nie jest Cyber Duck, tutaj do nawigacji na dachu mamy antenę. To się zdejmuje i tam się wkłada kartę SIM. Bo do tej nawigacji trzeba wykupywać co roku, no czy tam co parę miesięcy, zależy jaką licencję wykupimy, ale trzeba abonament opłacać do tej nawigacji, jaką tutaj mamy. No i wtedy możemy siać, ale to pewnie w tym roku już nie będę wykupywał tej licencji, wykupi się na przyszły rok do nawozów pewnie, no i później będzie do siania kukurydzy i tak dalej. Tutaj zobaczcie, możemy sobie przewody puścić przez tą szybę, nie musimy tutaj kabli puszczać tędy. No tutaj napicie, popielniczka, gniazdo od elektryki, tutaj rozłączanie akumulatora prądu, no tutaj gniazda wszystkie od elektryki. Tutaj mamy trąbę, właśnie tą fanfarę. No i tutaj mamy tą ramkę, ten wspornik. Tutaj komputer na pewno od silnika do kukurydzy będzie. Może od belarki też pewnie tutaj. Nie musimy tutaj nic mocować, pewnie tutaj się nasadzi ładnie, wszystko fajnie pomyślane. Radio, klimatronik, tutaj zestaw głośno mówiący. No tutaj wszystko praktycznie ten ciągnik ma. To jest już najbogatsza wersja, tak jak mówiłem. Nawigacja najdokładniejsza, tylko nie wziąłem tego automatycznego zawracania. Tutaj mamy pamięć obrotów silnika, to pokrętło. Tutaj od pedału gazu. Tutaj mamy wszystkie elektrozawory, ale to tutaj to rzadko kiedy się używa. Tutaj możemy zaprogramować do joysticka, ale to za chwilę. Tutaj mamy automatyczny wałek WOM z przodu i z tyłu. 1000 obrotów, tutaj ciekawostka, 1000 eko mamy, 540, 540 eko. Automatyczny napęd, zwykły napęd. Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego. Czyli że przy skręcaniu nam się rozłącza, tak, tutaj zwykła, normalna. No i tutaj mamy przednią oś, rozłączanie miękkiej osi z przodu, automatyczny TUS z przodu oraz z tyłu. Tutaj mamy włączanie automatycznego prowadzenia. No tutaj mamy włączanie całego tego wariotroniku, tutaj go end, blokada hydrauliki. No i tutaj mamy zakresy prędkości jazdy. Pierwszy to do poruszania się na polu, drugi do transportu. Tutaj mamy tryb obsługi za pomocą pedału oraz system zarządzania. Tutaj włączamy system zarządzania ciągnikiem, czyli ten TMS cały. Pozycja neutralna skrzyni. No i wszystko tutaj. Tutaj uchwyt na telefon również w opcji jest. No i tutaj sterowanie całym podnośnikiem. Mamy pokrętło, no i tutaj podnoszenie, opuszczanie, ale to również do joysticka możemy zaprogramować.
Tutaj wałek, włączanie wałka WOM z przodu oraz tutaj z tyłu. No tutaj mamy tą wajchę, te od hydrauliki. Również tutaj z przodu mamy przyciski. No i cały joystick, tak. Tutaj mamy, ustawiamy przyspieszenie skrzyni, jakie chcemy. To na przykład do wjeżdżania na pryzmę sobie ustawimy na najmniejszy, tak, niech będzie na czwórce. No i tak, mamy również tutaj zmianę kierunku jazdy. Odbywa się to za pomocą naciśnięcia tego przycisku i przesunięcia wajchy w lewo. Tutaj tempomat mamy z przodu, bo tutaj ogólnie, zobaczcie, możemy zaprogramować sobie w tej chwili. Mamy 55, bo ogólnie skrzynia tutaj jest do 55. Też o tym nie wspomniałem. Skrzynia, to też powiem od razu, skrzynia ML180 jest w tym modelu. I tak, tutaj mamy C1 zaprogramowany pod 55. I jak to działa? No tu już mówię, naciskamy C1 i dajemy właśnie tutaj wajchę w prawo. O, zobaczcie, zapaliło się. I teraz ciągnik nam się automatycznie do tylu rozpędzi. I przy czym zachowa jak najmniejsze, możliwie najmniejsze obroty silnika. To samo C2. Czyli tak jak na przykład będę woził gnojowice i tutaj ustawię sobie prędkość do rozlewania oraz do transportu i później nacisnę C2, zobaczcie, podświetliło nam się i w prawo i on się nam do tyłu rozpędzi, a ustawiamy to za pomocą tutaj tego pokrętła właśnie, zobaczcie. Również tutaj, zobaczcie, mamy minimalne obroty, jakie chcemy uzyskać. To w ogóle jest niezależne od prędkości. Prędkość ustawiamy tak, naciśniemy te obroty tutaj, zobaczcie, mini i max. Tutaj też również, zobaczcie, podświetlamy i pokrętłem ustawiamy, jakie chcemy. To też, mówię, to jest w ogóle niezależne od prędkości. Możemy jechać ile chcemy, a i tak tyle obrotów nam będzie trzymał. To jest właśnie fend. To jest właśnie fend i to mi się bardzo podoba, czyli niezależne obroty silnika od prędkości. Dobra, to już omówiłem właśnie teraz. No tutaj mamy hydraulikę, to również możemy sobie każdą parę, jaką chcemy zaprogramować. No i tutaj ten cały wariotronik, gdzie możemy sobie, jak już o tym mówię, to od razu wam to pokażę. Zaraz, gdzie to było? O, tutaj. Zobaczcie, możemy sobie zaprogramować całą sekwencję różnych funkcji, jakie... O, teraz jest zblokowany. Możemy również je zapisać, otworzyć je, nagrywanie tych funkcji, nam to zapisze, po jakim czasie to zrobimy i tak dalej. No tutaj przycisk, wybieramy, w którym przycisku chcemy zaprogramować tę sekwencję, po prostu jakąś funkcję. No i dobra, tutaj zobaczcie, mamy przedni zaczep. Możemy ustawić, dokąd ma nam podnosić, prędkość opuszczania, czasówkę. Tutaj mamy tylny, tu jest to samo, dokąd ma nam podnosić, prędkości podnoszenia, opuszczania, blokada podnośnika, powyżej jakiej prędkości. No i tutaj regulacja siłowa pewnie. Tutaj hydraulika, zobaczcie. Możemy wydatek oleju tutaj zmienić, jaki chcemy, no i wspomniane czasówki. Też możemy ustawić tutaj napływająco. Silniki, skrzynia biegów, to już omawiałem. Wariotronik również. Tutaj możemy sobie, gdzie chcemy to ustawić praktycznie. Dobra, cofnę tutaj. No tutaj ustawianie tej nawigacji Vario Guide. Ale to wam mówię na wiosnę, bo pewnie w tym roku, już mówię, nie będę tej licencji wykupywał. No i pokażę wam to po prostu, jak ustawiam nawigację, to wam pokażę na wiosnę. Przy właśnie robieniu na tym automatycznym prowadzeniu. Spalanie. No i dobra, tutaj więcej to... Zobaczcie. Tak tutaj się prezentuje te menu główne. I tu ustawiamy, co chcemy wyświetlać na danym ekranie. Teraz mam izobasa, ale nie mam podłączony nic. Tutaj ciekawostka, też możemy te funkcje izobasa, to jest naprawdę super, programować tutaj w joysticku, czyli możemy
na przykład podnośnikiem, podbierakiem w przyczepie obsługiwać tutaj tędy, czy tam też taśmą od posuwu. To wiecie, jeszcze tutaj wszystko, ten cały TMS będzie mi tutaj ustawiany. Wszystko będzie programowane, jeszcze z serwisu tam przyjadą. Na razie ja tutaj mówię, co wiem, co pamiętam po prostu z testów tego ciągnika. Też wam chcę pokazać, co i jak tutaj, więc po prostu trzeba się obyć z tym ciągnikiem, tak? Porobić nim kilka ładnych godzin. Wiemy, jak to z Valtrą było. Też sporo funkcji tam nie wykorzystywałem, dopiero po jakimś czasie się z tym ciągnikiem zapoznałem, porobiłem. Tutaj zmieniamy na tryb nocny, żeby nas nie oślepiało. Tutaj wygląda przypisywanie właśnie elementów od hydrauliki pod joystick, czy też tutaj pod tą gałkę oraz tutaj. Wybieramy nawet tutaj, zobaczcie, możemy podnośnik ustawić, tuz. Tutaj mamy oznaczenie kolorami, wszystko ładnie, pięknie, wiadomo pod co podpinać. Którą chcemy tutaj ustawić, też wszystko tutaj będzie wiadomo ładnie. Jeszcze wam powiem, że dawno tutaj już nie obsługiwałem tego i tutaj jeszcze tak do końca nie pamiętam. Ale to mówię, to wam opowiem. Opowiem wam to już jak będę pracował tym ciągnikiem, co i jak. Będę was tu informował, co ustawiam i tak dalej. No i tyle. Dobra, kilka słów na zakończenie. Będą vlogi jeszcze Svenda w tym roku. Trochę pracy jeszcze zostało. Powiem może parę słów, dlaczego Svend. Po prostu chciałem teraz coś ze skrzynią bezstopniową. No i wybór nie mógł być inny, tak, że tak powiem. No tutaj Vario, komfort jazdy, praca tej skrzyni, no tutaj bije inne marki na głowę. No jeszcze wam powiem, brałem pod uwagę John Deere na autopowerze, ale jednak myślę, że John Deere nie jest to jednak ekonomiczny ciągnik, że tak powiem. No i do siewniku bym go nie chciał, no jednak troszkę gabaryt, ta 700 jest naprawdę zwrotna, ładna. Mogę ją podpiąć zarówno, no do wszystkiego to jest ciągnik, tak? Mogę ją zarówno podpiąć pod przyczepę, jak i pod rozsiewacz. To głównie chodzi o rozsiewacz, o siewniki, ale również, no mówię, pod przyczepę, a pod rozsiewacz jak go podepnę, no niby 240 koni, trochę przydużo, no ale gabaryt to będzie naprawdę w miarę normalnie jeszcze to będzie wyglądać. No mówię, to jest do wszystkiego ciągnik. Miała być 718 w zupełności, również by wystarczyła, no ale bym chciał podpiąć pod przyczepę, no i troszkę już by brakowało, a podnoszenie mocy w Svendzie to, no w Svendzie się nie podnosi mocy, tak? Te skrzynie są przystosowane pod nominalną moc, także na pewno na dobre podnoszenie mocy w Svendzie to nie wychodzi. Tutaj z doświadczenia wiem, tutaj kilka osób już to mówiło. No i dlatego Svend, no jednak to górna półka, powiem wam szczerze, żaden ciągnik, oglądałem różne ciągniki, testowałem już wcześniej, nawet przed Valtrą, jeszcze Valtry nie miałem. No i jak miałem Svenda na testy, to wam powiem szczerze, że żaden ciągnik na mnie takiego wrażenia nie zrobił. Po prostu tym ciągnikiem się aż chcę pracować. Jednak on kosztuje, wam powiem, żeby on kosztował troszkę chociaż stówkę mniej, to by ich dużo więcej jeździło, żeby połowę tej ceny kosztował, by ich, no wszędzie by ich było pełno, tak jak tych niebieskich, tak? No ale tutaj głównie się płaci, no za markę, powiem szczerze, trochę się płaci za markę, ale niektórzy twierdzą, że Svend jest wart tej ceny, no bo troszkę, no jest wart. Nie powiem, że nie jest, no tutaj przeskok jest, to już naprawdę Mercedes wśród czyjś ciągników, że tak powiem. No i mamy mój wymarzony ciągnik. Naprawdę, no innego ciągnika nie chciałem, nawet jakbym wziął, to bym był, nie byłbym tak zadowolony jak teraz jestem z Svenda. Swoje kosztuje, ale to naprawdę trzeba kilka ładnych lat te krowy podoić, żeby to spłacić, wiadomo. Chciałem po prostu, teraz mam w Valtrze Power Shift, troszkę mi się znudziło na nim jeździć. Chciałem teraz coś z bezstopniową, tak jak już mówiłem wcześniej. No a jeśli skrzynia bezstopniowa, no to no nie mógł być wybór inny, no tylko Vario, tak? Teraz w końcu Valtra odpocznie. Tutaj będzie nawigacja, wszystko pięknie, ładnie, pod rozsiewacz, pod siewniki. No tutaj będzie się chciało aż tym pracować, także no więcej wam opowiem, co chcecie, to jeszcze pytajcie. Na pewno tutaj, no ja tak z grubsza jeszcze to wszystko opowiedziałem. Wam zaprezentowałem ten ciągnik,
Co więcej, to będę was jeszcze informował w następnych vlogach, o czym pewnie nie wspomniałem, bo na pewno o czymś zapomniałem. No i tak to wygląda. W końcu się doczekałem Fenda. Na pewno vlogi będą z niego. Dalej zamierzam nagrywać. Głównie w przyszłym roku, no już zaczniemy na pełnej, bo w tym roku no nie dużo prac zostało, ale jeszcze parę robót tym przejnikiem pewnie będzie. No i dobra, żeby nie przedłużać, dzisiaj to będzie na tyle. I tak długi vlog pewnie wyszedł. Dzisiaj takie omówienie, prezentacja, no a reszta będzie w następnych vlogach. Zobaczycie go podczas pracy. Dzisiaj tylko taka prezentacja, także dzisiaj to tyle. No i na razie, cześć.